wytrę z miodem, ale nie z samym miodem. Mamy tutaj, szanowni państwo, w tym jeszcze troszeczkę warzywek, bo mamy paprykę, mamy cebulkę, wszystko fajnie przysmażone, oczywiście na miodzie. To jest cały proces, tu kończymy pierwszą porcję przygotowywania, bo to jest bardzo szybkie danie i tak jak mówiłem, podobnie jak danie na winie, to jest danie na miodzie, które szybciutko można przygotować w domu, jak się nie ma bardzo z czego co zrobić. W lodówce zawsze kawałek papryki się znajdzie, troszkę kukurydzy, cebulka i ryż, prawda? No i oczywiście, jak już sama nazwa mówi, danie na miodzie, musi być do tego miód. Kolejność, powiedzmy sobie, w ciągu pół godziny, 40 minut jesteśmy w stanie przygotować spokojnie 4-6 porcji w domowych warunkach. Tu robimy troszeczkę więcej, oczywiście porcje będą dużo mniejsze, bo to jest tylko degustacja. Takie mieliśmy na dzisiaj zamówienie, żeby degustację przygotować. Więc tutaj zaraz wyłożymy, jak tylko ryż dojdzie, bo on dochodzi. My dochodzimy do końca. Ryż dochodzi do swojej konsystencji odpowiedniej, także pomalutku zapraszamy tutaj do nas, żeby kosztować. Jeszcze dosłownie 3-4 minutki i będzie gotowe. Jakby państwo byli zainteresowani, to oczywiście mogę zdradzić troszeczkę przepis. Prościuteńki jak słonianos. Taki prosty. Nie, o jest tu pani nasza kochana, śmieszna, śliczna, chciałbym powiedzieć. Śliczna pani. Damy pani pierwszą porcję, pani Rynko, co damy?
faktą. Ty już nie czujesz mnie, nie potrafisz unieść tego już dawno. Jedyne wyjście, stać się kimś innym. Zaśpiewacie ze mną teraz? Uśmiech na refren? Kochani. A nie dam dłoni za. Nazywam się winny, bo cokolwiek zrobiłbym, już nigdy nie będę właśnie tym, z kim chciałaś być. Pomyliłbym się jeszcze raz, a nie dam dłoni za. Dziękuję pięknie. Słuchajcie, macie siłę?